Siemaneczko, jestem Pepe Games. Witam was na moim gospodarstwie. Siedzę mi się. Siewem. Żyta. Siewem żyta. Pierwszy raz ogólnie. Taka uprawa na moim gospodarstwie. Może powiedzieć. Co za mnie. Jak to będzie wyglądać? I jaki to plon po prostu odda? Jestem ciekawy, więc no co, bez żadnego przedłużania, wsiadamy do 60. Wiadomo, puszczamy 60. Dzisiaj sobie wziąłem, zatankowałem. Możemy sobie jechać trojeczką, sobie na spokojnie będziemy siać. Taki pewnie nakład będę robił, ale lepiej troszeczkę nakłady robić, niż ma mi zbrachnąć. Inaczej, po prostu mnie jaka zrobił. Akurat ciężka sobie stoi, szczepa też tak stoi, taki rozpierdziel jest porobiony na niestrący. No ale co zrobić, na razie nie ma czasu schować sprzętów, trzeba po prostu ograniać sezon. Będę jeszcze mam wolne od pracy, znaczy no, od pracy może powiedzieć w pewnym sensie, gospodarza. To tutaj idziemy śpiewać zasiewy. U niego, więc to będziemy sobie siać u niego, panem ze stawikiem, prawdopodobnie, jeśli się nie plany nie pozmieniają, będziemy siać sobie szósteczką, przepraszam, u niego na gospodarstwie. Miałem dość fajny sprzęt, powinien mi tutaj zawitać na kanale, można powiedzieć. U mnie. Zobaczymy. Ogólnie tak patrzę, że przynajmniej chyba pomyślę jeszcze o wymianie silnika, to czuję na lepszy. Ale zobaczymy, jak będziemy finansowo, bo na razie jesteśmy biedni jak mysz kościelna. 6700 na koncie, no jest tak diena, no ale myślę, że jakoś tam podatujemy się na przyszłym miesiącu. Na sprzedaży prawdopodobnie siana, żeby nie troszeczkę się odkuć finansowo. To oni troszeczkę są, będzie sprzedawać, nie wiem, zobaczymy. Mamy troszeczkę tych kulek jeszcze do sprzedania ewentualnie. Nie wiem, zobaczymy. Na razie wszędzie myśleć na później, w późniejszym czasie. Pewnie, że ten wiosnę, tą jesień i wiosnę na pewno obsiejemy. Tym silniczkiem, a może później coś fajnego wleci. Plany są, pieniędzy brak, to wiadomo, taki w życiu realnym. Więc na razie trzeba dbać o to, co jest. Na razie poziemniczek podania, jaka sobie na razie daje radę. Chciałbym coś z zachodniego, coś nowszego. Nawet ciut węższego, ale coś lepszego. Tak można powiedzieć. Żeby po prostu to lepiej dawał radę. Może ze ścieżkami technologicznymi. Chciałem tutaj odpowiednio robić przypinówkę do kabla. Jeśli ewentualnie chciałem tak mieć jakiś nowy silnik, pewnie już z jakimś sterownikiem wszystkim. Nie wiem, zobaczymy. Na razie jako tako to idzie. I się tak szybko akcja, bo szczerze nawet nie mam pomysłu, co to miałem zrobić na odcinku. Wysiejemy ten silnik, prawdopodobnie będziemy kończyć. Robimy odcinki na zapas. W poniedziałek 25. I właśnie teraz kwestia. Czy to widzicie w czwartek? To widzicie już w drugi dzień świąt. Tego nie wiem, jak zdążę sobie to nagrać. Odcineczki na razie. Robię dość mocny zapas odcineczków, więc mam nadzieję, że nie chciałem was wstawiać was bez farminga, można powiedzieć, ale jakieś to na pewno filmiki bardziej czego na kanale ogólnie będą. Czekajcie, bo coś mi tu krzywo wszystko idzie. Czy mi sobie cofnąć delikatnie 60. Idziemy dalej.
No i tak to, proszę Państwa, jest 11:12. Jeszcze przed południem, jeszcze przed obiadem tak zwanym, by się nic nie zepsuło. Czasiać. Ogólnie szybka akcja musi być, bo jeszcze muszę zjechać w tym miesiącu księżyto. Więc trochę te roboty, rzecz jasna, będę miał, by to ogarnąć. Ale mam nadzieję, że jakoś tam jako tako uda mi się. Jestem tylko ciekawy, strasznie jestem ciekawy, czy ta... jak w życiu realnym, bo Soma ogólnie jest dość intensywna pod względem słomy. Ciekawe, tak samo farmingu tu nie odda. Zobaczymy. Właśnie o to chodzi, tej Somy troszeczkę było więcej, bo chcę zwiększyć hodowlę. To już mówiłem raz. Nie mówiłem tego, nie mówię tego pierwszy raz. Może tutaj się z rzędu powiedzieć na odcinku. Więc zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. 8000, 30 tysięcy liczę na zadaszenie dla opasów, bo jednak tych kiszonek siana mam tyle, że jednak chciałbym zaryzykować i zrobić. Ja też muszę tą sianą kiszonkę też otworzyć, sprawdzić, czy już się zakisiła, bo prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu, w sensie na wrześniu, będzie nowy nabytek, jakim będzie to paszałos. Paszałos jest wypatrzony. Czekam tylko na pieniążki właśnie z od gospodarza, którego pracuję. Bo znalazłem paszowy za zajebiste pieniądze. A 10 tysięcy. Więc kwestia tego, żeby po prostu dogadać się, jakoś to obkupić. Wstępnie oglądałem paszowóz, nie powiem, że nie. Fajny, gabaretowo, idealny pod moje ciągniki. Aktualne oczywiście. Więc no, kwestia tylko teraz pieniężna, nie chcę kredytu dobierać, ewentualnie spróbuję może siano jeszcze opylić w belkach i żeby kupić jeden paszowóz, bo muszę coś zrobić pod tym względem, żeby po prostu móc to ogarnąć. Czekajcie, mi ziarna wystarczy, bo tak trochę wziąłem na dwa siewniki ogólnie u znajomego, tak pięciłem zboże, na razie bez żadnej zapłaty. Powiedział, że mam mu oddać ewentualnie za... Znaczy, mam mu oddać, jeśli zasieje, mam po prostu oddać tutaj te zboże tej ilości, jakiej wziąłem, tak? Fajny układ, no, że mam się zatrzymać fajnych znajomych, którzy jednak też chcą w pewnym sensie pomóc. I nie chcą pieniędzy, a też będą mieli z tego profit, bo jeśli mi odda żyto, no to raczej będę chciał mu oddać drugie tyle. Czy to w słomie, czy to właśnie w ziarnie. Będę chciał mu to oddać. Słuchajcie, bo czy tak sobie idealnie podjechać, żebyśmy tutaj nie bdęli w stuk, bo to mnie boli, będzie bolało najbardziej. A on jest najbardziej taki ryzykowny, ten stuk, ponieważ on jeszcze jest po starej prasie, wiadomo. No i no ma swoje defekty odnośnie wcinania się, no, więc wolałbym tego nie ryzykować, nie chciałbym tego przestawić. Ale patrzę, że to nawet dość dobrze się wysiewa. Nie wiem, jak była taka ustawiona. Będę tyle tam przez żyto, bo to jest żyto hybrydowe, bo tego nie powiedziałem. Więc jakieś tu chyba 100, 110, 120 chyba kilo bodajże na hektar, tak mi kazał zgłaszać. Zobaczymy. Ja tu dam więcej, dam chyba 135 kilo. 6 kilo, nie pamiętam, jak tam na przykład nie podanie, jak było. Bo nie wiem, jak to będzie ogólnie wyglądało, tak? Bo pszenica i jęczmień był dość ładny. A jak było zboże tutaj? Ale wiadomo, miałem czysty kwalifikat. Tutaj mam po kwalifikacie, to jest drugi siew. Więc jestem ciekawy. Mam nadzieję, że tego nie będzie za gęsto zasiany. Zresztą może jak będzie gęstszy, to może kwasty nie wyjdą i nie będzie trzeba będzie właśnie czego pykać. Ogólnie też zrobiłem poza nagrywaniem, bo tego nie wspomniałem. Dokończyłem sobie talerzowanie właśnie chciałem powiedzieć u pracownika, pracodawcy, ale u siebie w dzierżawie. Przeglądałem sobie wszystko. Cieska nawet dość, powiem szczerze.
niby taka malutka maszynka, tak powiem, pod względem koni i wszystkiego. A naprawdę dała sobie radę. Myślałem, że będzie gorzej, ale będzie, Panie Boże, zajebiście sobie radziła. Wiadomo, nie robiłem tego zbyt na głęboko, bo wiem, że tam jeszcze trzeba będzie uprawić drugi raz, bo tam będzie, ja wiadomo, na kieszonkę, co też będę miał ogólnie pierwszy raz robione. Takie nowinki już ogólnie wprowadzamy na bunkator, tak powiem. Po prostu, żeby już było to zrobione. Widzę, że mam 10 minut odcinka i mam zrobione z pół pola. Poczekajcie, tak sobie zerknę z daleka. No gdzieś z pół pola będzie, no to powiem szczerze, jest dobrze, efektywnie. Zajebiście. Dlatego, że trochę przedłużo wziąłem, tak? To już tam mam nadzieję, że później mówię, oddam tyle i takiej jakości. Może mieszankę zbożową zrobimy, żyć to z pszenżytem i też by było zajebiście. Jako paszówka. Na chlorek ewentualnie. Nie wiem, zobaczymy. Bo też pszenżytę od niego wziąłem. O kurwa. Przecież to też od niego wziąłem, bo mówię, masz takie fajne zboże, miałeś, czy byś mi właśnie nie wiem, trzeba. Powiedział, że sprzedawać nie lubi, bo jak sprzedaje, to później mu coś się dzieje z bydlakami, czy jakiś taki nieurodzaj. Nie moja sprawa, każdy uważa jak uważa pod tym względem. Więc powiedział, żebym mu oddał zboże, czy właśnie zmiany żyto i przężyto. Dla mnie mówię, dobra. Jak będę miał urodzaj, to ci oddam. Jak nie będę miał urodzaj, to i tak ci oddam. Czy to nawet nie żyto, a może przężyto, czy pszenica, czy jęczmień, tak? Będzie tutaj ogarniane. Bo jeszcze na tej drugiej dzierżawie, która oczywiście jest wzięta, przecież też będziemy mieszać sobie tam jęczmień, a tutaj będziemy mieszać owiec z powrotem. Wiedziałeś, co tutaj za nami. To jest lekko upewnione, bo tak miast. Jednak pług mi się opuścił. Jest to już troszeczkę jedna hydraulika. Gdzie nie domaga. Zdziała bardziej niż hydraulika. Też muszę powinien się naprawić. Sprawdzić może uszczelniacz, wymienić i może będzie też dobrze. I powinno być elegancko w 30 na razie, bo powiem szczerze, najwięcej roboty robię w 30 rzutów. Spróbujcie sobie. Co no właśnie podług maszyn, których robię, ciągnikami TMW, to przeważnie jest teraz tylko i wyłącznie żółta 30. Od samego początku ta żółta 30 mi najbardziej pasuje. I ta 30 prawdopodobnie zostanie na dość długi okres u mnie na gospodarstwie. Tak będzie trochę pójdzie 30 czerwona, możliwe nawet 60, mimo wszystko, że jest 60 dopiero długi sezon. Pierwszy sezon, na którym chyba była na wiosnę, jak się nie mylę. Ale po prostu, żeby miał pieniądze takie, a nie inne, będę miał możliwość sprzedaży i kupienia coś większego. Szczerze, nie będę się ani sekundy zastanawiał. Ale to prawdopodobnie takie rzeczy będę dopiero robił gdzieś w granicach której jesieni, po sprzedażach. Taki jest zamysł ogólny tego całego biznesu, można powiedzieć. Nie mogę się wysłowić, na macie. Dzisiaj coś tutaj mi język jak się podda. Niestety. Takie życie. No właśnie, 40 kilo mi zostało. Czy to dużo, czy to mało? No, szczerze, dużo zrobiliśmy, tak czy tak. Bez dwóch zdań. Moim zdaniem, prawie, że zrobiliśmy 3/4 pola. Tak mi się zdaje, 3/4 pola by było. No to nie byłoby tak źle. Na 60 to piecie. 60 troszeczkę można sobie latać. Nie chciałem katować się inaczej. Nie chciałem znowu brać 30 na odcinek. Żółtej, przeważnie żółta 30, wspomniałem. Mówię tak, 60, mówię niech troszeczkę też porobi sobie, bo po co się ją przecież kupiłem, tak? Co, porobiła troszeczkę obwodnika, orać nie oram, bo to przykłada mi w sumie paliwa. Na zasadzie, że przypieram do 60 dwójki pługi, więc będą 30 sobie latać z pługami.
65 lat oczywiście, no z czym ma najcięższe, czyli z przyczepą samozwierającą. Tyle praktycznie, tak? Na razie pod tą 60 nie kupuję jakichś większych maszyn, bo też nie wiem, jak te 60 długo zostanie. Nie będę ukrywał. Też był plan, żeby kupić łuk do tej 60, ale nie ma sensu największego. Dobra. Dobra. Za chwilę się widzimy, będziemy się zasypywać i za chwilę wracam. Dobra, 60 zasypana. Fazowałem z tego względu, że chciałem sprawdzić po prostu, czy te palety, które mam, działają. Tak już patrząc pod duch Flaminga, a działały, więc tutaj plus. Dobra, wracając. 163 kg sypane, myślę, że jest dość wystarczająco tutaj. Napisać mi możecie też jedną rzecz odnośnie tej działki, która właśnie będzie pod owiec. Czy jak uważacie, wziąć tutaj na tej działce, bo ona jest dość możliwe, by się przydało takie coś zrobić, jaki mam zamiar, popląd. Asia sobie popląd i po prostu, żeby ją trochę lepiej doprawić. Żeby też nie stała, powiem, głowę do wiosny. Możecie mi napisać w komentarzu, jak uważacie, czy by to pasowało. To patrójkę wrzucimy, nie będę czuł, zapierdzielał. Bez przesadyzmu. Więc piszcie, czy takie działki, które zostają na wiosnę, czy lepiej wziąć i po prostu ogarnąć sobie poplony, tak? Czy by to pasowało wam? Bo mi w sumie teoretycznie też, wiadomo, że troszeczkę więcej pracy by było. Trzeba poplony powiedzieć, jak wspomniałem, tak samo jak żytem na kieszonkę. Nie robim tego w całkowicie orając, tylko po prostu bym wpadł, starężował i sprężynówką wpadł, sprężynował agregatem, jak zwał, tak zwał. Co ma w sumie sprężynówkę z poplonami, więc tutaj to kultywator. Każdy inaczej mówi, raz mówię kultywator, raz mówię sprężynówka. Więc tak byśmy zrobili. Nasiali sobie popłon, zwalali później. Tam się talerzowali z powrotem i zwalali na głęboko, że tak powiem. Wiesz, na głęboko typu genu to się zbyt to też. O ja się nie przepraszam, no się da tak zaorać. Tylko może wtedy do 60 musiała pewnie iść. Chociaż. Nie przesadzajmy, czy jest kurwa tyle lat tego, że robiła jej siarła łarawa tym pługiem na głęboko głębiej niż teraz i pasowało. Więc teraz myślę, że to tak samo by nie było problemu, żeby to załarać. Taki to jest chwyty lysek. Więc mówię, no piszcie w komentarzach, czy pasowałoby. Oplony zrobić po prostu na tej serii, tak to mówić. Jednak doprawić tą ziemię lepiej, no bo tam tego wszystkiego dużo nie mam. Ten ulica moja to jest bardziej na wylewanie, nie wiem, chyba pod ogródek niż pod ten, bo tam tej ulicy aż tyle tego nie ma. Inaczej, ulica jest, ale to nie jest taka wartość, bo to jest troszeczkę z wodą, wiadomo, nie troszeczkę, to praktycznie pół na pół z wodą. Więc to nie jest jakiś tam zajebisty nawóz tutaj pod względem nawożenia i tak dalej. Więc możecie pisać w komentarzach, czy właśnie poplony sobie siać. Bo gnojówki na razie nie liczę. Miał być gnojówka od miał być z chlebni, ale w sumie tak sobie przekalkulowałem, że więcej ja spalę paliwa, więcej starczy czasu, którego i tak mało na wyłożenie gnojowicy niż właśnie widzę na nawóz, bo pieniądze może zaoszczędzę, ale nie zaoszczędzę czasu, a czas wiadomo w moim wypadku jest dużo bardziej teraz cenniejszy, jeśli pracuję jeszcze u kogoś na gospodarstwie, tak, ale mam nadzieję, że niedługo też tak będzie, że ta gnojowica będzie rozłożona większe ilości, jeśli będziemy jakoś mieli na pewno większą obalę
Bo tak naprawdę, czemu ja z tej obłowy nie wyłożę gnojowicy? Mimo, że mam 25 tysięcy litrów. No jest mankament taki, że nie chce mi ta beczka ciągnąć, żadna beczka nie chce mi ciągnąć. Z tego szamba, tego zbiornika, nie chce mi po prostu ciągnąć gnojowicy, więc po co mam się też z drugiej strony wkurzać, denerwować? Moim zdaniem ma sensu. Wolę sobie to poświęcić, zamiast pampić się i męczyć. Chociaż chyba nagrywałem właśnie ten odcinek jeden, który właśnie rozgrywałem tutaj gnojowicy, że nie mogłem przez 5 bodajże minut rozdać gnojowicy, bo Helger nie łapał, czy tam kusaczka wiedzą, właśnie. Więc to bez sensu tracić czas na takie akcje. Dobra, widzę, że dużo nie zostało mi, więc to. Nie będę się dużo odcinka. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek Wam się spodoba, to ciepłe, w ogóle komentarze. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie. Cześć.